Projekt nowego prawa wodnego zakłada wprowadzenie opłat za pobór wody używanej do hodowli ryb. Stawki mogą być o wiele większe niż w pozostałych krajach Unii Europejskiej i sięgnąć nawet 8 tysięcy złotych za hektar powierzchni. Wyhodowanie ryby jest to w cyklu 3-letnim. Z hektara nie osiągniemy więcej jak od tony do tony 200, może w bardzo dobrych warunkach 1,5 tony. No prosty bardzo rachunek. Cykl 3-letni 24 tysiące. Za tonę ryby mamy około 14 tysięcy, 15 tysięcy. Także no, to jest nie do udźwignięcia w żaden sposób. Mamy 130 hektara. Gdybyśmy to pomnożyli przez 8, to byśmy oddali wszystkie pieniądze, które za ryby, czyli cały 1 000 000 złotych by trzeba oddawać rocznie. To jest fizycznie niemożliwe. Chyba źle czytamy to prawo. Do wprowadzenia tak zwanego prawa wodnego przymierzał się już rząd PO, jednak dopiero w tym roku plany te nabierają realnych kształtów. Obawy hodowców wzbudza też konieczność montowania specjalnych urządzeń do mierzenia ilości pobranej wody. Nikt nie wie, jak one wyglądają, ile będą kosztować. Każde gospodarstwo rybackie będzie miało swoje ujęcia, bo każdy ma różne warunki. Mogę mieć 2 wejścia, a wyjść mogę mieć 15, tak jak u nas jest 20. I na każdym zamontować takie urządzenia. Kiedyś, kiedy motywowało mnie państwo do budowy stawów, byłem dotowany jeszcze w tym momencie, budując małą retencję. Uważałem, że powoduje, że czynię jakieś dobro narodowe, zatrzymując to wodę i tak dalej. Dziś zostaję ukarany za to, no nie wiem dlaczego. O komentarz poprosiliśmy Ministerstwo Środowiska. W odpowiedzi otrzymaliśmy jedynie krótką informację mówiącą o tym, że prace nad nową ustawą o prawie wodnym wciąż trwają i na razie nie zapadły jeszcze decyzje o wysokości pobieranych opłat. Kar będzie kosztował gdzieś około 20-30 zł na świętach. Kto go kupi po prostu? Nie ma sensu. Wkrótce może więc okazać się, że popularne w Polsce karpie i wiele innych ryb będą trafiać na nasze stoły prawie wyłącznie z zagranicznych hodowli.